Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Jak już wiecie, ostatnio Rezig już niestety rozwalił swoją Audi RS4. Niestety. To jest najnowsza RS4, jaka jest w grze. To jest RS4 z 13 roku. To nie jest dokładnie model, który ma Rezig już. I współczuję chłopakowi bardzo. Minuta ciszy dla jego Audi. Dobra, no nie minuta, nie będziemy tyle czekać, no ale szkoda tej fury. My sobie zobaczymy, czy Audi RS4, można powiedzieć Rezigiusza, da radę zrobić pod drift. No, pod co my będziemy robić Audi RS4? Pod drift tylko, czy nie? Zobaczymy, jak lata. Ja już kiedyś robiłem Audi, ale nie wiem, czy RS4 pod drift. Jak czwórka, to lipa trochę. Ale nie, myślę, że chyba szóstkę robiłem pod driftik. Zobaczymy, jak ta buda będzie latać. Mi się zawsze podobały te Audi w Avancie, w kombiaku. Bardzo mi się podoba ten tył, nie wszyscy lubią, a mi się właśnie podoba. Kojarzy mi się z jakimś takim samochodem na śnieg. I ten tył, no, ładnie wygląda kształtem, bardzo fajny samochód, tak? Niektórzy tam porównują Audi RS4 czy Audi A4 do Passata i mówią, że o, tutaj z tyłu w bagażniku tak mało miejsca i ciężko tam coś wsadzić. Ale co? Nie każdy przecież ziemniaki wozi w samochodzie, jak? No dobrze, już uspokójmy się. Zrobimy sobie jakiś mały tuning. Ile my tu mamy mocy właściwie w tym aucie? Sprawdźmy sobie. Więc mocy mamy, słuchajcie, 444 konie mechaniczne, równo 444 konie mechaniczne. To jest bardzo ciekawe, to Audi RS4, Audi A4 i 444 konie mechaniczne. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I dajmy mu zderzaki jakieś tutaj mamy, uła. Ty, może będziemy mieli jakiś zderzak z tej nowej Audi, czy coś takiego. Coś na kształt. Tu mamy, dajmy takie audicowe, nie? Żeby jak najbardziej zbliżone było do tego Rezigiuszowego. No dobra, to w sumie ta fabryczna wygląda najbardziej zbliżenie do tego, co ma Rezigiusz, nie? To jest atrapa takie, wiesz, no tak zrobili, no nie wiem, czy mi się to podoba, chyba nie. Tył jest trochę inny w tej Audi, no bo jego jest nowsza, tak? Dobra, i progi. Co my tam możemy zmienić w tych progach? Możemy zrobić, bo ta nowsza audycja jest taka trochę bardziej kanciata tutaj na tych zderzakach, na progach, nie? To możemy... O! To jest chyba takie mocno zbliżone do tego Rezigiuszowego. No i tyle możemy zmienić. Kolor dałem fabryczny i to jest chyba najbardziej zbliżony kolor do tego Rezigiuszowego. Rezigiusz jeszcze nie dawał żadnego malowania. Mam nadzieję, że jeszcze do tej Audi sobie wróci, że jeszcze będzie nią coś tam latał i że jakoś ją tam zmodyfikuje, mam nadzieję, bo będę chciał też odwzorować jego malowanie tutaj w grze. Dobra, to mamy felgi, właśnie, a felgi jakie on ma? W sumie nie zwróciłem uwagi. O, a tu ma felgę. Kurde, sekunda dosłownie na tym nagraniu z felgi jest. A może on na Instagramie gdzieś ma tę audicę? O, czekaj, tu super widać felgę, super, zobaczcie. Widać tą felgę, nie? I czy my coś takiego dobierzemy? No zobacz, jak to wygląda. No cholera, ty. Jakieś nieregularne kształty, co to jest? To sobie zostawimy. Tutaj szerokość kapcia zostawimy standardową. Daliśmy tylko lepsze oponki trochę. Tak, tutaj musimy oczywiście sprzęgło, musimy skrzynię biegów. No. Wszystkie te ustawienia to zaraz sobie sprawdzimy. W sumie nie pojeździliśmy jeszcze tym samochodem w ogóle. Pokazuję wam tylko nieszczęście kolegowicza, youtubera. Czekaj, bo... O! Dźwięk jakiś taki płaski, nie, się wydaje. Mam wrażenie, że mi się dźwięk w słuchawkach popsuł. Zero basu.
Ciekawe, czy jemu tak pierci. Wiecie co, tak ostatnio testowałem sobie tutaj w Fordzie. Sprawdzałem dźwięk na przykład Camaro Supersport, który ostatnio sobie testowałem w rzeczywistym świecie. I zauważyłem, że ten dźwięk w rzeczywistości jest oczywiście dużo bardziej soczysty. No i samochód nie puszcza tyle marchew, nie? Co tutaj wersja standardowa. Więc jest jak jest, nie? Aha, mieliśmy jeszcze przemalować felgi, jeszcze sobie tutaj dodamy tylko... Jezu, jak wyszedł z driftem, ładnie. Sobie tutaj wejdziemy, momencik, pyk, do chatki. O, zobacz, to jest chrom chyba, nie? Nie, polerowane aluminium. Coś takiego błyszczącego, ale nie błyszczącego. Dajmy to. Zapisujemy i dodamy jeszcze sobie naszą klubową tablicę z tyłu. Z przodu chyba nie mamy miejsca przez ten ogromny grill, który jest dosyć charakterystyczny dla chyba wszystkich modeli Audi. I dajmy tak, no z przodu to chyba nie mamy miejsca. Zobaczmy, jak wygląda front bumper. Tutaj powinniśmy mieć, gdzie jest to takie zaciemnione na grillu, nie? To powinniśmy tam sobie wsadzić tablicę, no ale dobra. I moje grupy. Zobaczmy, czy pojawi mi się coś. Chyba nie. Dobra, wyszukamy sobie. Pamiętajcie, że właśnie zobaczymy, czy stworzyliście jakieś nowe tablice. Pamiętajcie, że możecie sobie tworzyć. I zobaczymy, co tam macie ciekawego. Co tam nowego potworzyliście lub nie. Czy są nowe tablice? Chyba są. Jest sporo nowych tablic. Zaraz zobaczymy. A czy niekoniecznie tablic, bo to też mogą być malowania, nie? Mów po ludzku, 1%. 1%, jakiś taki splash mamy tutaj. A co to? To jest nowa tablica. Gucci.pl zrobił, chyba nowa. Gucci wiem, że robił tam inne jeszcze tablice. Tu mamy też Gucci. Tutaj Maciek zrobił, ale fajna. Teraz ją przetestujemy. Bułgarska jakaś? Nie wiem, co to jest. Hubertusek zrobił coś takiego. Ben GT zrobił coś takiego. To chyba nie jest klasyk, więc nie damy żółtych tablic, co nie będzie pasować absolutnie, nie? Tu akurat w Audi często mamy podświetlane te tablice, nawet jeśli nie mamy tej tablicy takiej Fordzowej, to często mamy właśnie ją podświetlaną, nawet jeśli mamy tylko naklejkę, to jest naprawdę super sprawa. No, pięknie jest. Patrzek. Nie da się tak tego perfekcyjnie, ale jest najlepiej z tych wszystkich ramek, które testowałem. No patrz, jest kurde piękniusio teraz. I tak jak mówiłem, w Audi mamy podświetlaną tablicę, więc naprawdę super realistycznie to wygląda. To jest tylko naklejka, nie? Ludzie często mnie się pytali, Lucek, skąd ty masz taką tablicę? Jak ty zrobiłeś sobie polską tablicę w grze? A no widzicie, można i mamy nawet naszą taką klubową tablicę, którą możecie sobie w bardzo łatwy sposób nałożyć na samochód. Jak widzieliście, wystarczy w wyszukiwarce w opisie wpisać 1% klub i macie po temacie. Nawet ci zrymowało, więc prawda. A teraz zobaczmy tuning tego samochodu. No i tak, mamy tutaj niecałe 700 koni mechanicznych, napęd na tył, opony te takie, powiedzmy, trochę bardziej przyczepne niż standardowe. O, w ten sposób, pierwszy poziom zainstalowanych tych opon. Ja nie mogę, ta podświetlana tablica jest chyba najfajniejszą rzeczą w całym tym samochodzie. No bo jak Rezig już rozwalił tam chyba, nie wiem, czy dyferencjał, czy skrzynię biegów, coś mu tam... Po prostu samochód nie chciał ruszyć z miejsca, no. To nie jest oczywiście ta Audica, bo może ta z 13 roku, którą jeździmy tutaj, jest jakaś tam bardziej wytrzymała. Zresztą mi się Audi raczej kojarzyło z taką dobrą jakością wykonania, więc zaskoczony byłem tym filmikiem Rezigiusza, że nowa Audica mu się rozwaliła tak szybko. A z drugiej strony cieszy mnie to, że taki młody chłopak mógł sobie na taki samochód pozwolić, tak? Bo kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby jakakolwiek młoda osoba w Polsce mogła sobie pozwolić na jakąkolwiek fajną taką furę albo coś drogiego w ogóle, nie? A w dzisiejszych czasach jest to możliwe. Każdy, jeśli chce, może się dorobić. Wystarczy tylko chęć, praca, zaangażowanie i dedykacja. I ogarnia sobie super furę. I to jest piękne.
to jest piękne, także możemy pogratulować Rezygiuszowi, chociaż moim skromnym zdaniem Mustang lepiej się prezentował. Swoją drogą, nie wiem, czy oglądaliście u niego na odcinkach, czy nie, bo ja nie wiem, co się stało z jego Mustangiem, gdzie on jest, co on z nim zrobił. Ja go tutaj w Fordzie kiedyś stunigowałem, potem zaraz, niedługo po tym, jak opublikowałem ten film, zmienił Rezi malowanie tego Mustanga i już potem nie zrobiłem aktualizacji tego filmu i nie wiem, czy jest sens, bo Rezi już chyba tego Mustanga nie ma, może sprzedał, może nie mam pojęcia, co się z nim stało. Swoją drogą, trudno jest chyba sprzedać taki samochód, który jest ponaklejany, nie? Trzeba by było zedrzeć z niego te wszystkie naklejki, dopiero wtedy go sprzedać, no bo łatwiej jest sprzedać totalnie stokowy samochód niż taki modyfikowany. Nie każdemu się takie, wiecie, modyfikacje podobają. Zresztą on aż takich modyfikacji hardkorowych w tym Mustangu nie robił, robił takie subtelne, więc mogły się też tam nabywcy nowemu spodobać. No ale nie ma co ukrywać, Audi jest to bardziej praktyczne auto. Jest to bardziej praktyczne auto, możemy coś i załadować, a też możemy się pobawić, bo całkiem fajne przyspieszenie posiadamy w tym samochodzie. W tym jego Audi podejrzewam, ale nie dam sobie łba urwać, że silnik jest mniejszy niż w tych Audicach wcześniejszych. Wiem, że on miał V6, a to co my tutaj mamy w RS4, no nie wiem, może jakiś zmodyfikowany wydech jest, ale brzmi jak V8. Chociaż nie wiem, jaki tutaj dokładnie jest model w RS4. Może jakiś... Nie wiem. Może rzędowy zwykły jest, no. Rzędowa czwórka i tyle. Dobra, wiecie co? My tutaj załadujemy trochę więcej mocy. Ja wam mówiłem, że zostawimy sobie zapas tych części, które będziemy mogli jeszcze zainstalować. Z tego właśnie powodu, że... No właśnie, trochę tak czasami auto nie dokręca, jakbym chciał. Daliśmy sobie tutaj trochę lepsze opony, one są bardziej przyczepne, ale też sprawiają, że samochód no, ma trochę ciężej, tak, w niektórych momentach. Nie dużo trzeba tutaj dodawać tej mocy, damy sobie, o, tu i tu już mamy 727 koni mechanicznych, możemy jeszcze sprężarkę ulepszyć i mamy już 800, ale 800 to może być trochę za dużo, damy 780, myślę, że będzie jak najbardziej ok. To jest ciekawe, nie, że w Fordzie nie ma tej najnowszej Audicy RS4, a Rezi już mógł sobie ją kupić, proszę bardzo. Także widzicie, Rezi ma nowszy samochód niż mamy tutaj w Fordzie, możemy mu zazdrościć. Tak, tak więc Audi raczej kojarzyło mi się z takimi samochodami, które są wytrzymałe i jakościowo, wiesz, fajnie zbudowane, nie? To nie jest jakaś tam... jakaś Dacia Duster czy coś takiego. To jest naprawdę takie dobre auto ze średniej półki, przynajmniej tak do tej pory myślałem. I chyba moje zdanie na temat Audi będę musiał zweryfikować po tym filmie Rezygiusza. Jakie jest wasze zdanie na temat Audi, bo sama marka kojarzy mi się niezbyt dobrze ostatnio, bo kiedyś takimi samochodami, które wzbudzały we mnie wstręt, były BMW, ze względu na to, że dużo kierowców na drogach zachowywało się jak barany w BMW-kach, a teraz jest inaczej, teraz BMW jeżdżą spokojnie, nawet te starsze modele, te nowsze tym bardziej, tak? Passaty, jakieś Volkswageny, wszystko jeździ spokojnie. Nawet jakaś nieraz sportowa fura cię mija na drodze i też jedzie spokojnie, trzyma dystans, tak? Ale jak widzisz Audi albo Skodę, to zawsze jest wyprzedzanie na trzeciego. Zawsze jest zmienianie pasa bez kierunkowskazu. Zawsze jest zajeżdżanie drogi i wyjeżdżanie pod całą maskę. Lub zawsze jest tak, że
na autostradzie, jak jedziesz trochę za długo tym lewym pasem, to podjeżdża ci pod sam zderzak tylny i mryga światłami. Żebyś już teraz szybko zmienił, bo on musi zyskać tę ważną dla niego sekundę, albo pół sekundy, żebyś musiał natychmiast zmienić ten pas, no. Więc Audi mi się nie kojarzy zbyt dobrze ze względu na ludzi, którzy przeważnie prowadzą te samochody. Naprawdę. I teraz jeszcze dodatkowo to zniszczone Audi Resigiusza popsuło moje takie wyobrażenie tych samochodów jako takich wytrzymałych i ogólnie dobrych aut, no. Powiem wam, że niezbyt dobrze to wygląda. Driftujemy w śniegu, jak wam się to podoba? No ja wiem, jak wam się podoba, podoba wam się to tak samo jak i mi, czyli w ogóle się nie podoba. Jest do dupy, nie ma dymu. Nie wiem, czy driftuję, czy po prostu się ślizgam jak na sankach. Nie? Ciężko stwierdzić, czy ten samochód będzie tak samo driftował, jak już śnieg stopnieje w Fordzie. Ale na razie lata bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze udało się go zrobić. Zaraz skoczymy sobie jeszcze zrobić nie test łosia, a test ronda. Mi tu za dużo szarpnęło, znaczy za bardzo szarpnęła mi furka. Fajnie. Ale tak wracając do Resigiusza, to właśnie widziałem, że już to Audi na środku ma taki większy ekran między zegarami. Powiem szczerze, ja jestem raczej zwolennikiem takich klasycznych obrotomierzy i prędkościomierzy, bo faktycznie w nocy, jak się jedzie takim samochodem dłużej, jak masz same ekrany, to może to męczyć, nieważne jak ten ekran jest tam przydymiony, czy tam przygaszony. Nic, jedziemy jeszcze na rondo, zobaczyć jak na rondzie sobie furka poradzi, czy faktycznie będzie dawała radę, czy nie, czy będę mógł ją będę w stanie ją tak fajnie opanować gładko. Na tamtych driftach wcześniejszych bez problemu, kwestia wprawy i bardzo ładnie ten wagon tutaj lata. Marquis mówił, że często jest tak, że to właśnie furki takie trochę cięższe często lepiej driftują niż te lżejsze. Tak jak mówiłem to wielokrotnie, szkoda, że tutaj w Fordzie nie ma tego zwizualizowanego, że żeśmy odciążyli samochody, czyli na przykład wyrzuciliśmy jakieś tam kanapy z tyłu, dodatkowy fotel dla pasażera z przodu, czy daliśmy lżejszą kierownicę, wybebeszyliśmy wszystkie niepotrzebne plastiki ze środka, tak? Szkoda, że tego w Fordzie nie ma, nie? Że to tak jakby wirtualnie odciążasz tylko samochód. Ale dobre i to, dobre, że w ogóle możemy odciążyć furę. O, tutaj już mi się trochę destabilizuje samochód. Ale jest dobrze, jest bardzo fajnie. Musimy tylko okazjonalnie zwalniać, żeby samochód nie chciał za mocno rotować. Ani za mocno prostować. Teraz spróbujemy na jednym pasie się utrzymać, może na środkowym, żeby omijać ruch uliczny. Da się. Da się jak najbardziej driftować i driftuje się tym dobrze, no. Zresztą mam wrażenie, że Forza Horizon 4 i chyba 3 też
To są te gry zrobione pod drift trochę. Tu się z tymi samochodami bardziej driftuje niż jedzie niekiedy, nie? No tak jakby nie miały w ogóle przyczepności, albo jakby nie miały, jakby cały czas miały łyse opony, się tak zachowują te auta. Jak pograsz sobie w takie inne gry wyścigowe, nawet rajdowe jakieś, typu WRC8, to okazuje się, że na asfalcie tam samochód zupełnie inaczej się zachowuje niż tutaj w Fordzie. Obojętnie jaki samochód byś wziął, nie? Nawet tam jakiś sportowy z super dociskiem. Chyba że jest to Volkswagen IDR, który jest elektryczny i ma spoiler jak... ogromny po prostu, jak lotnisko, nie? To wtedy tak. No i moi drodzy, Audi RS4 Resignation, na tyle ile udało nam się odwzorować w Fordzie Horizon ten samochód. Szkoda, że mu się tak zepsuł i niefortunnie mu się tak zdarzyło, ale no, takie jest życie. W każdym razie gratuluję mu, że mógł sobie kupić taką fajną furkę, nią się pobawić. Myślę, że serwis mu wszystko zrekompensuje, bo samochód powinien być na gwarancji, szybko mu naprawią i znowu będzie nagrywał jakieś reakcje ciekawe ludzi, których przewozi w tym samochodzie. Jak kiedyś zrobił Mustangiem film o tym, że jest kierowcą Ubera czy coś takiego. To było fajne, nie? Może coś takiego zrobi w tej audycji. Taki niepozorny, to jest niepozorny samochód. Wiesz, osoby, które się nie znają, widzą po prostu z wyglądu Audi, nie? Ono ma tam jakieś dodatkowe zakończenia na zderzaku, takie w stylu RS. Jakieś inne progi, może trochę szersze jest, może ma na przykład szerzej rozstawione koła, ze względu na to, że to jest wersja taka usportowiona. Ale dla takiej osoby niewstajemniczonej to będzie zwykły, normalny samochód ruchu ulicznego, a może właśnie pokazać zęby podczas przyspieszania, czy nie? Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło, na razie, hejka!